Plener odbywa się w Sarbinowie. Poznając walory przyrodnicze powiatu koszalińskiego, artyści tworzą swoje dzieła. Połowa z nich jest z odległych miejscowości Polski, a połowa z naszego regionu. Uczestniczyłem w wielu plenerach ogólnopolskich. U nas jestem akurat pierwszy raz, ponieważ jak wiadomo najciemniej pod latarnią, prawda, także trudno jest trafić na rodzimy plener. Spodziewam się tego, że kontakty, które tutaj nawiążę z miejscowymi twórcami, zaowocują w przyszłości być może większą ilością takich plenerów. Jestem tutaj spoza tego rejonu, ale zawsze chętnie jestem otwarta na takie spostrzeżenia, co robią gdzie indziej, jak postrzegają sztukę. Niektórzy artyści brali udział po raz pierwszy w takim plenerze. To jest wspaniała okazja do tego, aby nawiązać różnego rodzaju i przyjaźnie, i znajomości, ale również służy to spotkanie temu, że możemy podpatrzeć, jak nasi fachowcy, którzy mają wysokie wykształcenie w tym kierunku, jak pracują, co robią, więc tak z ciekawości podglądam, zaglądam i myślę, że wiele wyniosę z tego spotkania. Artyści odwiedzili także starostę koszalińskiego Mariana Hermanowicza. Będziecie Państwo nachodzeni, brzydko mówiąc, też oglądani z odni i tego życzę, bo ja rozumiem, że Państwa rozwoju też są potrzebni odbiorcy. Tego mam życzę, życzę wspaniałej pogody, żebyście takiej odpoczęli. Plener potrwa do 14 czerwca. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony energią i twórczością tych ludzi, ponieważ w pierwszym dniu wykonali już tak ogromną pracę, że na pewno będą Państwo, wszyscy, którzy przyjdą na wernisaż, zadowoleni i zaskoczeni efektami tej pracy. Wernisaż poplenerowy odbędzie się w czwartek 13 czerwca o godzinie 16:30 w Transgranicznym Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie.